profesora szkoły pomagania Radzie Jankiewicza. Szanowni Państwo, mogę prosić. Dzień wyjątkowy, dzień szczególny. Jesteśmy w szeddzień 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Witam serdecznie na razie Akademii Czcigodnych Księży z naszej parafii. Witam nauczycieli, witam rodziców, witam uczniów, witam wszystkie osoby, które tutaj zechciały z nami wspólnie dzielić ten dzień. Witam serdecznie Państwa. Wczoraj zaczęliśmy obchody pięknym, wspaniałym turniejem mikrogranty piłka nożna dla niepodległej. Dzisiaj mamy, co wierzę, bardzo piękną akademię. Jutro mamy o godzinie 10:06 świętą w kościele za ojczyznę. Następnie z pocztami sztandarowymi, z delegacjami udajemy się pod pomnik niepodległości w Stubnie, który został wybudowany na stulecie odzyskania niepodległości, czyli równo 5 lat temu. Też tam będą pieśni patriotyczne, hymny i składanie wiązanych kwiatów. Serdecznie Państwu dziękuję za Waszą obecność, a szczególnie do uczniów, już powiedziałem na korytarzu, że są przewidziane takie rzeczy, że dyrektor przerwie akademię i wyprowadzi ucznia do klasy, jeśli się będzie niestosownie zachowywał. To wymagało bardzo dużo pracy. Ci uczniowie pod opieką pani Jolanty Szlachcic ćwiczą praktycznie kilka dni w tygodniu od września. Także docenimy w ciszy i spokoju to, co nam tutaj przygotowali. Dziękuję za uwagę. Prosimy o zabranie głosu zebranych gości. Baczność. Zapraszamy na część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod opieką pani Jolanty Szlachcic. Jeszcze jeden listopad do okna zapukał, żółtych liści szelestem i znów nas odszukał, nas zapatrzonych w przeszłość. Dni klęski i chwały, które nam po przodkach puściźnie zostały. Jutro, 11 listopada, obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli nasz kraj wyzwolił się spod panowania zaborców Rosji, Rosji i Austrii. Przez ponad wiek Polska nie istniała na mapie świata, żyje tak naród, jego kultura i obyczaje. Aby uczcić święto narodowe, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że nie zawsze się wśród nas znajomość ważnych dla polskich wydarzeń historycznych, przedstawiamy wizję polskich tamtych czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej historii, od rozbioru do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Niech przedstawiamy fakty, teksty, melodie, pomagają nam zrozumieć proces kształtowania się naszej państwowości. Był rok 1772 i pierwszy rok i pierwszy rok w Rok 1793 to drugi rozwój.
długiego, na którym nie złożono. Wiązły z gamy wiesz. Trudne wczoraj wrócono, a na grobie wyrzucono marzeniami wręcz. Świat cały udział z podziwienia mówił, iż umierasz, wygląda w przepychu sławy. Lecz nie zginęłaś, Polsko, i my żyjemy. Matko, ziemią moją bliska, wiem, że cierpisz dziś mnie pomy. Walczę, żeby cię odzyskać, walczę, żeby cię wyzwolić. Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy raz po raz czynili wysiłki, by odzyskać wolność. 29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Polacy byli słabo przygotowani do wojny z Rosją. Powstanie upadło. Za niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej zostali szybcie najlepsi synowie ojczyzny. To był ten pierwszy polski listopad. Pozostały po nim groby, wygnanie i tęsknota za to, co nie zginęła. Wtedy rozpoczął się okres niebywałych naśladowań. Język polski przestał być językiem urzędowym. Wielu patriotów udało się na nim grać. Do kraju tego przykruszyna i gleba, podnosząc ziemi przez uszanowanie, badarów nieba tęskną mi panie. Do kraju tego, gdzie wino jest dużo, popsować gniazda na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskną mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskną mi panie. Nie wszyscy jednak tylko rozpaczali są obecną ojczyzną. Liczby z tacy, którzy nigdy nie pogodzili się z losem. Tacy, którzy przygotowali społeczeństwo do walki. Zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narody niosą oświaty kaganie. A jeśli trzeba, na świetli do po kolei, jak kamienie przed Boga rzucone na szaniec. Thank you.
rok 63. Śnieżył się styczeń. Poszli niepokojni przez rok lutniczy. Poszli walczyć najgodniej, najprościej. Życie było przy budowie dzieła, które się zwało wskrzeszeniem wolności i krzyknął światu: Polska nie zginęła. Dzieci, był taki rok, rok 63. Bój bez nadziei, odwaga bez zmiany, przez krew, łzy, droga bez nogi. Był przedostatni etap, pełno wiary, aby w nas dzisiaj żyła Polska wolna. Na krwawy mam podjął bój, również trochę wolno, również szanuję na swój, lecz pełno doskonale. Na polach najmłodszy nie było pewnie, lecz i zasady sami. Matko, Ty wyraz odnieś na Ciebie uczyłaś spokój i swoje gdy one
Bye.
jeden wzrok zobudł tą stolicę, lat 100 swym własnym chwilę się wyznać. Dzisiaj wychodzisz przed wielką spodziewania, znów lub jedyny uczestnik głowy, co swym zaborcom z jedynym pomienia i szczyt wycięża jedną środę. Ty bronić siebie we wszelkiej nadziei, broniłaś jego czasem od matki. Wiarą, że wolną, jaką moc idei nie jest przypiętą z ust, ale ty znasz. Thank you.
Możemy i nagrania z prawa na bardzo długo, po prostu żyć. Naprawdę piękne przedstawienie. Na początku serdecznie podziękować pani Jolancie, Jolancie, cała serdecznie wam. Jak to ścisnąć?